Jesteśmy w miejscowości Stróża, gmina Dobra, powiat Limanowski, województwo małopolskie. Tu w tym budynku w 1913 roku mieściła się szkoła oficerska, pierwsza na ziemiach polskich, pod komendą Józefa Piłsudskiego. To stąd wyszli ci dzielni ludzie, by bić się o wolność naszej ojczyzny, o odzyskanie niepodległości. Wielu z nich nie doczekało 1918 roku, ale o tym za chwilę, teraz o czasach mi bliższych. W 1981 roku zostałem studentem Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Myśmy wtedy wszyscy przeczuwali, że coś się musi wydarzyć, że ten piękny sen o wolności musi się jakoś skończyć. Nie wiedzieliśmy, dobrze czy źle. Malowaliśmy plakaty, które były rozdysponowywane, jak słyszałem, po całej Polsce wtedy. Ja na dole na parterze uczelni w pracowni rzeźby spałem tam, pilnowałem, żeby nie weszli, bo słyszeliśmy, że wejdą, że zajmują budynki użyteczności publicznej, wojsko, ZOMO, milicja. Dzisiaj tak myślę, nie wiem, co bym zrobił, gdyby rzeczywiście tak się stało. Ale cóż, byłem tam. Pisaliśmy po murach, liczymy na pana generale. Chodziło oczywiście do generała Jaruzelskiego. Jak bardzo się zawiedliśmy, no nie wszyscy. Nie wszyscy jednak. Okazało się 13 grudnia tegoż 81 roku, kiedy Jaruzelski ogłosił stan wojenny. Wyłączono wtedy telewizję, potem poszedł jeden przekaz, że jest dobrze, było źle, a będzie jeszcze lepiej. Dzisiaj przeżywam jak gdyby swoiste déjà vu. 13 grudnia 2023 roku zawiązał się nowy rząd. Nie ma przypadków w polityce. Są symbole. Dlaczego akurat 13 grudnia? Nie mogli tego zrobić 14. To zawiązanie się nowego rządu 13 grudnia to tak jakby policzek wymierzony tym wszystkim, którzy wtedy w stanie wojennym autentycznie bili się o ten kraj, by był wolny. Ponosili ofiary, nawet najcięższe ofiary. Że wspomnę tylko dwóch zabitych. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę i Grzegorza Przemyka. Ci ludzie wyszli stąd, z tego budynku, gdzie byli szkoleni do walki o wolność, gdzie uczyli się szczytnej historii naszego narodu. Wyszli stąd, by o tą Polskę wolną się bić. I tak jak powiedziałem, wielu nie doczekało 18 roku. Wielu przeżyło, by potem oni i ich dzieci w 1939 roku znowu walczyć w obronie naszej ojczyzny. Oni bili się ze szczytnym hasłem na ustach: Bóg, honor, ojczyzna. I teraz, kiedy widzę, że pewna pani poseł zrobiła sobie dowcip z tego hasła, w imię którego oni ginęli, mówiąc Bób humus włoszczyzna i w ogóle nie czując żadnych oporów przed tym, co mówi, bo potem potwierdziła, że ona uważa, że zrobiła dobrze. To zastanawiam się, co kierowało tą nieszczęsną osobą, by coś takiego powiedzieć, by tak sobie zadrwić z ofiary tych ludzi i wielu, wielu setek tysięcy, czy milionów innych Polaków, dzielnych. Czy to, co nią kierowało, to było czyste wyrachowanie, czy po prostu głupota? A może te dwa czynniki razem? Zadaję tylko pytanie. Co kierowało ludźmi, którzy na nią głosowali po raz wtóry? Bo ona tym hasłem się nie popisywała, startując w kampanii pierwszej swojej wygranej. Co kierowało tymi ludźmi, którzy po raz wtóry wybrali ją do parlamentu?
też śmiech i beka z tego, że dzięki ofierze tych ludzi, którzy właśnie z tym hasłem walczyli o Polskę, mieliśmy wolność i mogą oni wszyscy, jak ta pani poseł, pyskować do woli, nie obawiając się żadnych represji. Mamy początek 2024 roku. Życzę Państwu wszystkim, i tym wierzącym, i tym niewierzącym, by to hasło Wam towarzyszyło. Bierzcie słowo Bóg jako piękną ideę, w którym zamyka się dobro, uczciwość, moralność, czym ona jest. Żeby Wam towarzyszyło słowo honor. Ci, którzy nie wiedzą, czym jest honor, mogą przeczytać w Wikipedii albo w książkach historycznych mówiących właśnie o tych ludziach. I ojczyzna, którą tak pięknie opiewali nasi poeci, Norwid Mickiewicz. Wszystkiego dobrego. Wolnej ojczyzny nam życzę. Szczęścia w tym nowym roku.